Dzień dobry Państwu. Prezentujemy Wam ciągnik hybrydowy AgroRay wyposażony w 14-konny silnik diesla o oznaczeniu WM192EFEF2. Silnik jest masywny, dzięki czemu konstrukcja wygląda dosyć ciekawie. Kolory zgrywają się ze sobą idealnie. Czerwony element kierownicy z czarnym dekorem oraz czerwono-czarny silnik. Silnik wyposażony w filtr powietrza olejowy, który gwarantuje najskuteczniejszą ochronę podczas pracy w zapylonym środowisku. Dosyć cichy wydech jak na diesla. Silnik oczywiście o mocy 14 koni, niespełna 500 cm sześciennych, z możliwością uruchomienia ręcznego oraz elektrycznego. Z głównych plusów, mimo że mamy uruchamianie elektryczne, mamy także prądnicę, dzięki czemu nie musimy co chwilę ładować akumulatora. Jest on ładowany podczas pracy. Szerokie koła z możliwością rozstawu. Bardzo prosty mechanizm rozstawu kół. Jest piasta, w którą wchodzi klin. Wystarczy popuścić cztery śruby i rozsunąć na dowolną szerokość. Koła 6x12, czyli 56 cm wysokości, 6 cali szerokości. Zobaczcie, jak się prezentuje z tyłu. Uruchomimy sobie teraz ten egzemplarz. Zobaczycie, jak on działa. Jak widzicie, teraz stoi na hamulcu. Mimo że ma wbity bieg, on nie ruszy. Teraz puścimy. Dyferencjał działa. Bieg wsteczny. Biegi szybkie. Ciągnik został zamówiony wraz z usługą Ready for Use, dzięki czemu został wykonany u nas montaż oraz pierwszy przegląd techniczny gwarantujący długą, bezproblemową pracę. Zapraszamy do korzystania z tej usługi oraz z produktów w naszym sklepie pod adresem www.sklepagroray.pl bądź odwiedź nas stacjonarnie pod adresem Lutory 437B.